Do pięciu lat więzienia grozi mieszkańcowi Unisławia Śląskiego, który ze szlaku leśnego ukradł ławkę. Po co by była ławka? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że policjantom z Boguszowa Gords ławkę udało się odzyskać. Fantazja złodziei może zdziwić, a podlana alkoholem nie zna granic. Znamy już historię mężczyźnie, który włamał się do sklepu malopolowego, by ukraść kilka butelek wódki, jednak degustacja trunku na miejscu spowodowała, że zasnął w slepiej i został złapany. Był też mężczyzna, który okradł kiosk, zginęły jedynie czasopisma pornograficzne. Był też sędzia kradnący z marketu pendrive i wielu innych, ale mieszkanie Unisławia zaskoczył nawet policjant. Mężczyzna postanowił ukraść usytuowaną na szlaku w terenie leśnym ławkę o wartości ponad 700 zł. Funkcjonariusze podczas wykonywanych czynności odzyskali skazione mienie ukryte na jednym z ogródków informuje podkomisarz Marcin Świeży z wabryskiej policji. Ławka wróci na leśny szlak, a mieszkańca Ubisławia czekać może nawet 5 lat więzienia.